Księga Mądrości zachęca nas dzisiaj, żebyśmy już od samego rana właśnie nabywali tej wolności. I od samego rana, żebyśmy kierowali nasze myśli w stronę Pana Boga. I tak bardzo pięknie Księga Mądrości powiedziała, że nie trzeba będzie daleko szukać właśnie tej mądrości, ponieważ ona będzie siedziała na progu i będzie czekała na nas. Kiedy my wyjdziemy, wzniesiemy ręce w stronę Pana Boga w blaskach wschodzącego słońca po to, żeby napełnić się Jego obecnością. Dlaczego to jest takie ważne? Żeby od samego rana właśnie wyciągać ręce do Pana Boga. Dlatego, że właściwie tak naprawdę w porządku miłości nie istniejemy, jeżeli nie jesteśmy otwarci na Pana Boga. I dlatego, kiedy wstajemy, kiedy mija nocna mara, to wtedy dobrze jest natychmiast podpiąć się, zakorzenić w Panu Bogu, przyzywać Jego Ducha, uczynić znak Krzyża Świętego i mieć świadomość, że nie ma równowagi dobra i zła. Zwyciężyło dobro i tym dobrem dla nas jest osobiście Jezus Chrystus.